Jeszcze mamy dwa punkty widokowe. Jeden tutaj. I jeden jeszcze tam gdzieś schowany pomiędzy innymi znacznikami. Wrócimy się później w takim razie do biura i być może tamten koleś, który ma dziwny głos jak jeden z asasynów, z którym byliśmy na tej pierwszej misji, może będzie miał jednak dla nas jakieś zadanie. Ja nic nie wiem. A jak mnie kurde Okej. Uciekłem mu z pola widzenia. No. Tam znowu na dole ktoś prawi. Być może będziemy musieli przesłuchać znowu tego gościa. Ale zobaczmy. Powinno nam się wszystko odkryć w momencie synchronizacji. No! Dajesz, Bogdan, dajesz! Okej. Jakie on odgłosy wydaje. Dobra. Będzie jakieś ciekawe zleconko. Pepara. Nic nowego. I jeszcze ostatni punkt obserwacyjny, ale przy nim też chyba nie powinno być nic ciekawego. A, to jest ten naprzeciwko. Dobra, w takim razie na drabinkę. Dobra, dobra. Na drabinkę i powinniśmy w miarę szybko tam dotrzeć. Oczywiście, jeżeli... Czemu mi się tak ścina, no? Oczywiście, jeżeli... Nikt do nas nie będzie miał... Ach, wszyscy mnie tutaj widzą, no. Idź, idź, bo będą ciebie strzelać, Altair. O, już chyba nas nie powinni widzieć. W lewo, w lewo, w lewo, do góry. I tutaj zobaczymy, jak synchronizacja. Czy pojawi się nam coś nowego? Jeżeli nie, to wracamy do biura, a jak nie, w biurze nic dla nas nie będzie, to musimy niestety wracać do Masyafu, ale ja wam chyba oszczędzę tą dróżkę. Dobra, w takim razie wracamy do biura. Daleko, o, sorry. Daleko do tego biura. Ja wiem chyba, że za pełną synchronizację otrzymujemy dostęp do jakichś dodatkowych wspomnień. No spieszę się, bo mam swoje sprawy do załatwienia. Dlaczego ja w ogóle idę jak taki wieśniak po ulicach? Na górę, Altair. No, w sumie tutaj już jesteśmy prawie w biurze. No mam nadzieję, że będzie miał dla nas jakieś zleconko. Hopsa. Witam. Czemu zawdzięczam ten zaszczyt? Nie masz dla mnie zlecenia? Jeśli już się zapytać, to odpowiedź brzmi... Nie. Żegnaj, Altairze. No jasny gwint. O, wpytę. Czyli muszę wracać do Masyafu. Dobra. Chyba, że się da jakoś... Aha, status. Wróć do Masyafu i porozmawiaj z Al-Mualimem. Nie ma to jak umieć czytać, nie? Dobra, w takim razie... ja się z wami tutaj pożegnam. I widzimy się w... Przed Al-Mualimem. Zobaczymy, co nam powie. I później znowu będzie skrót do Jerozolimy. Także do zobaczenia za chwilkę. Nie pozwólcie się rozproszyć. Okej. Jesteśmy tutaj już gdzieś u Al-Mualima. Powinniśmy z nim porozmawiać po wykonaniu pierwszego zabójstwa. Zobaczymy, co nam powie. Aha. Witam. Masz dla mnie jakieś wieści, Altairze? Garnier de Naplus nie żyje. Doskonale. Naprawdę nie mogło być lepiej. A jednak... O co chodzi? Ten lekarz upierał się, że jego praca była szlachetna. I przypominam sobie, że ci, którzy mieli być jego jeńcami, zdawali się okazywać mu wdzięczność. Nie wszyscy, ale dość wielu, bym zaczął się zastanawiać, jak udało mu się zmienić wrogów w przyjaciół. Przywódcy znają sposoby, by zyskać posłuszeństwo. To czyni z nich przywódców. Kiedy słowa zawodzą, uciekają się do pieniędzy.
kiedy i to nie wystarcza, mają w zanadrzu bardziej nikczemne środki. Łapówki, groźby i inne oszustwa. Istnieją rośliny, Altairze, zioła z dalekich krain, pod wpływem których człowiek może odejść od zmysłów. Rozkosze, które dają, są tak wielkie, że łatwo stać się nawet ich niewolnikiem. Sądzisz więc, że tych ludzi nakarmiono jakimś środkiem? Otruto? Tak, jeśli naprawdę było tak, jak mówisz. Zioła to dziwna metoda sprawowania kontroli. Nasi wrogowie oskarżali mnie o to samo. Obietnica raju. Myślą, że to ogród pełen kobiet i cielesnych uciech. Że was odurzam, jak garnię swoich ludzi i kuszę jego obietnicą. Nie wiedzą, jaka jest prawda. I tak musi zostać. Ale gdyby znali prawdę, że pragniemy tylko pokoju... Wówczas nie budzilibyśmy strachu i nie mielibyśmy nad nimi władzy. Idź. Czas, byś wrócił do pracy. Zwracam ci kolejny stopień i kolejny element wyposażenia. Porozmawiamy ponownie, gdy padnie kolejna ofiara. Czyli dostaliśmy chyba teraz noże do rzucania, tak? Tak, noże do rzucania. Odepchnięcie, przytrzymaj. O, no. To chyba wiem, o co chodzi. Że możemy odpychać. Przycisk 1 i shift. Tak. Czyli możemy biec i odpychać. No cóż. Nie wiem, jak to działa za bardzo. Czyżby przed kimś uciekał? A, mniejsza z tym. Dobra. Wiecie co? Teraz trzeba znowu wrócić do Jerozolimy. Także ja wam nie będę pokazywał tego, tej całej jazdy na koniu. I widzimy się przed biurem asasynów w Jerozolimie. Do zobaczenia. No i jesteśmy już w biurze asasynów w Jerozolimie, czyli wróciliśmy, oszczędziłem wam tą jazdę konno. Teraz już powinniśmy mieć jakieś zlecenie. Pokój z tobą, Maliku. Twoja obecność tutaj pozbawia mnie obydwu tych rzeczy. Czego chcesz? Al-Mualim prosił. Żebyś wykonał jakieś służebne zadanie, próbując odkupić winy. Więc mów. Dobrze. Powiem ci, co wiem. To handlarz ludzkim życiem. Porywa obywateli Jerozolimy i sprzedaje ich jako niewolników. Jego siedziba mieści się w magazynie wewnątrz Barbakanu, na północ stąd. W tej chwili przygotowuje karawanę do odjazdu. Uderzę, gdy będzie oglądał swój towar. Jeśli uda mi się uniknąć jego ludzi, sam Talal nie będzie dla mnie wyzwaniem. Nie będzie wyzwaniem? Posłuchaj siebie. Co za arogancja! Skończyliśmy? Zadowala cię to, czego się dowiedziałem? Nie. Ale będzie musiało wystarczyć. Dawaj, piórko. Odpocznij, przygotuj się, popłacz sobie w kąciku. Zrób to, co zawsze robisz przed misją. Tylko rób to po cichu. A, to jest ten chyba, co rzeczywiście na początku z nim byliśmy. Tak, on stracił rękę. Zbijanie pamięci do późniejszego wydarzenia. Talal codziennie urządza przegląd w magazynie za teką i następnym razem, czyli teraz. Daleko to gdzieś jest? Jezus, na drugiej stronie miasta. W takim razie kliku tutaj. Trzeba znowu dylać przez całe miasto. No cóż. Czego się nie robi dla idei? Ci asasyni... Kurde, ten Altair odstaje tak trochę od reszty. Jakoś tak ma swoje... swoje poglądy świata. Przepraszam was. A, no i mamy tą umiejętność odpychania, czyli na przykład biegnę i brzdęk. Już nie przewracam się o ludzi. Tyle dobrze. Aha, i tu gdzieś jest tam. Oj, niedobrze. W takim razie trzeba będzie przejść naokoło. Chcesz czegoś? A, tutaj jest łucznik. No dobrze. Ale zaraz, no ja tędy też nie przejdę. Hopsa. No świetnie. Ale przynajmniej nie straciłem tak dużo. Punktów życia. I tym bardziej one się jeszcze regenerują. Nie wolno ci tu być. Oj tam, oj tam. Niewierny!
Padłuba. Frajerzyna. Dobra. Sprawdźmy, gdzie my mamy zaatakować tak w ogóle. A, to w środku gdzieś jest. Co teraz, handlarzu niewolników? Nie nazywaj mnie tak. Chcę im tylko pomóc. Tak samo jak kiedyś ktoś pomógł mnie. Trzymanie ich w okowach to żadna pomoc. W okowach? Tu są bezpieczni. Przygotowuję ich do nadchodzącej podróży. Jakiej podróży? Do życia w niewoli? Nic nie wiesz. Byłem głupi, że cię tu sprowadziłem. Myślałem, że ujrzysz i zrozumiesz. Rozumiem doskonale. Pokaż się. Oho. Pomóż mi. Uratuj mnie. No jak mam cię uratować, chłopie? Miałbym, to bym cię otworzył. Ale nie mam klucza. A, czyli chcesz zobaczyć tego, kto cię tu wezwał? Nie ty mnie tu wezwałeś. Przyszedłem sam. Do prawdy? A kto zdjął rygle z drzwi? Oczyścił dla ciebie ścieżkę. Czy choć raz musiałeś wznieść ostrze przeciwko jednemu z moich ludzi? A? Nie. Wszystko to zrobiłem dla ciebie. Więc stań w świetle, a zrobię ci ostatnią przysługę. Co mam ci za to kupić? Kwiaty? Że nie stanę w świetle, idioto. Nie stanę w świetle, bo mnie przecież zabiją. Cóż to? Boisz się odrobinę światła? Chodź naprzód! Dobra, idę. A, czyli panowie mają coś do mnie, tak? Teraz stoję przed tobą. Czego pragniesz? Zejdź do mnie. Załatwmy to honorowo. Dlaczego zawsze musi się to kończyć przemocą? Nie mogę ci pomóc, bo tego nie chcesz. A ja nie pozwolę zniszczyć mojego dzieła. Nie pozostawiasz mi wyboru. Zginiesz. Ta, na bank. Na bank, ja zginę. Dobra, to ja może bym chciał... O, nie, dajcie mi wejść, dziękuję. A, on ucieka. Okej, jeden zginął. Drugi tutaj spadnie. Trzeci tutaj spadnie. Czwarty. O, patrzcie, przełamał mój chwyt. No ładnie. Ała! Strzelają do mnie. Trzeba tam do tych łuczników, kurde, podejść chyba. No co, frajerzy. Aaa, mam cię. Spadłowa. No ile was tu jest jeszcze? Tego zabiję. Bóg jest po mojej stronie. Gin, i ty też gin. I teraz tego. Tak fajnie jest troszeczkę tego posmyrać. O ty. No, ty już mi nie będziesz przeszkadzał. A widzę, że oni chyba są tutaj nieskończeni. Dobra, w takim razie trzeba będzie tutaj... Ała! Nie widzę za filarem. O, teraz jest okej. I jeszcze jeden. No. Ała! I to chyba byliby wszyscy tutaj na dole. W takim razie gdzieś na górę pójdziemy. Nie uciekaj, koleżko! Czemu uciekasz? No chodź. Ała! Ale ja bym chciał wziąć... O właśnie. Ostrze.
I koniec z tobą. Musisz dokąd uciekać. Zdrać mi swoje sekrety. Moja rola się skończyła. Bractwo nie jest na tyle słabe, by moja śmierć mogła je powstrzymać. Jakie bractwo? Nie tylko Al-Mualim ma plany co do Ziemi Świętej. Nic więcej ci nie powiem. Skończyliśmy więc. Błagaj swojego Boga o wybaczenie. Dawno nas opuścił. Opuścił mężczyzn i kobiety, których przyjąłem pod swój dach. Co masz na myśli? Żebracy, dziwki, ćpuni, trędowaci. Wydaje ci się, że to materiał na niewolników? Nie nadają się nawet do najpospolitszych zajęć. Nie. Brałem ich do siebie nie po to, by ich sprzedać, ale aby ich uratować. A ty i tak zabiłbyś nas wszystkich. Nie. Czerpiesz zyski z wojny, ze zniszczonego życia. Tak, oczywiście, że tak myślisz w swojej ignorancji. Odgradzasz swój umysł? Tacy jak ty robią to najlepiej. Nie widzisz w tym ironii? Nie, zdaje się, że jeszcze nie. Ale zobaczysz. Chyba trzeba spadać. Dobra, do biura, czyli gdzieś tutaj.